Gość Radia Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radia Yard Krystian Zdrojewski, który z pasją wkręcił się w kalistenikę, obecnie jest cenionym trenerem i właścicielem własnego studia treningowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do meritum ćwiczeń kalistenicznych, zacznijmy proszę od początku Twojej przygody z kalisteniką. Jak to się stało, że zainteresowałeś się tą formą treningu i na czym dokładnie te ćwiczenia polegają? Zaczęło się to w sumie od tego, że jeździłem długo na deskorolce. No i niestety, ale poszły mi kolana. Stworzył się problem z kolanami, przeszedłem jedną operację, drugą. Koniec końców trafiłem na kiedyś to tak sławny z Ameryki team, czyli Bar Brothers. Osoby zaczynające treningi w podobnym roku jak ja, czyli 2014 będą kojarzyły. No i oni dużo czyli rzucali. Ładny jubileusz, 10 lat. Tak, no już minęło, więc jakby super. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że oni dużo wrzucali, ja tam popatrzyłem, kumpel zaczął coś tam trenować i tak poszło, że po prostu myślę, a spróbuję. No i zacząłem szukać właśnie, czy jest takie miejsce, znalazło się miejsce właśnie w Białymstoku. No i jak przyszedłem na jeden trening, to już zostałem do dzisiaj w tym pięknym sporcie. Czyli została taka zajawka na lata. A powiedzmy, czym jest dokładnie kalistenika? Jakbyś to wyjaśnił, wytłumaczył naszym słuchaczom, tym oczywiście, którzy nie wiedzą. Prosty sposób, wyjaśniłbym to taki sposób, że są to ćwiczenia z własną masą ciała, z wykorzystaniem figur gimnastycznych. Między innymi jak popularna flaga, czyli każdy może kojarzyć flagę, stanie na rękach w kwestii figur gimnastycznych, no ale podciągania, dipy, pompki, przysiady, no takie ćwiczenia bazowe, które można wykonać i w domu i tak naprawdę na każdej siłowni. Więc to jest taka baza, która tworzy tą kalistenikę, a my jakby zaczerpnęliśmy trochę inspiracji z gimnastyki sportowej, głównie z przyrządów jak kółka, drążek gimnastyczny, poręcze gimnastyczne. Po prostu trochę zrobiliśmy z tego miszmasz, jednym słowem. Zanim powiemy o zaawansowanych ćwiczeniach, powiedzmy o tym, co daje kalistenika dla początkujących i czy faktycznie każdy może zacząć przygodę z tą formą ćwiczeń, czy są jakieś przeciwwskazania? Przeciwwskazań nie ma, no chyba, że ktoś jest po prostu leniem. To jest jedyne przeciwwskazanie, ale tak naprawdę każdy może zacząć o każdym stopniu zaawansowania. Zresztą, co widać tak naprawdę po zajęciach grupowych w klubie, u nas, że nieważne, czy osoby mają 10, 15 czy 50 lat, najstarszy nasz klubowicz ma 65 lat i śmiało trenuje, jest ponadprzeciętną, sprawną osobą niż większość społeczeństwa, więc jesteśmy jakby pod wrażeniem. Niż jeden 20-latek pewnie. Dokładnie, jakby czasem my się dziwimy jako młode osoby, że naprawdę takie osoby też dają radę, bo są zawzięte i po prostu im się chce. Czasem trochę może bardziej niż dla nas, jakby dla tych młodszych osób, nie? I myślę, że każdy może zacząć trenować kalistenikę, a benefity są takie, że sylwetka sylwetką, ale człowiek jest po prostu sprawny. Jest taka książka jak Skazany na trening, pewnie każdy kojarzy, kto tam mniej więcej w sporcie siedział, to każdy, większość osób zaczynało od tego czytać, czy gdzieś właśnie obiło się o uszy, więc jakby jest to taka sprawność, która jest przydatna w codziennym życiu. Jakby nie potrzebujemy podnosić 200, nie wiem, tam w przysiadzie, 200 kg w przysiadzie, w martwym ciągu, tylko jesteśmy w stanie po prostu podciągnąć się, zrobić pompkę, po prostu takie bazowe ćwiczenia, wywrócimy się nawet i jesteśmy w stanie zareagować, bo jest też dużo ćwiczeń, nie tylko jakby takich siłowych, ale też takich po prostu zwinnościowych. Ale takie ćwiczenia też trzeba wykonywać umiejętnie, bo nieprawidłowe wykonanie ćwiczeń może nam tylko zaszkodzić, a nie pomóc i te efekty też mogą być odwrotne do tych zamierzonych, prawda? Oczywiście, no dawka czyni truciznę, więc też jakby jeżeli przesadzimy, to też może pójść w tą drugą stronę, w którą właśnie nie chcemy, jakieś kontuzje mniejsze lub większe, technika, rozgrzewka. Też mogę od siebie dodać, że mental, to z jakim podchodzimy do treningu, też ma wielokrotnie jakby duże znaczenie. Nie tylko jakby takie rzeczy, które są ważne i najważniejsze moim zdaniem, tak jak technika i rozgrzewka, ale mental. Bo jeżeli... Czyli kwestia nastawienia psychicznego po prostu. Tak, oczywiście, bo jeżeli się boimy, no to będziemy panikować i będziemy popełniać bardzo takie głupie błędy. A jeżeli damy sobie szansę, że dobra, spróbuję, zrobię po prostu. Jak się nie uda, to po prostu będę pracować na to, żeby się udało. Więc wtedy tak naprawdę jesteśmy troszkę
jakby te minimalizujemy te ryzyko, nie? Czyli to jest kwestia tych własnych ograniczeń, które istnieją w głowie, po prostu, żeby pokonywać te bariery. Tak. W takim centrum treningowym, którego jesteś właścicielem N50, nie tylko dorośli, mogą też przychodzić dzieci, rozwijacie właśnie tam ich siłę, gibkość, uczycie różnych technik, jak na przykład stanie na rękach, ale wiadomo, że taka technika nie jest od razu dla każdego. Jakie ćwiczenia na początek? Na rozgrzewkę tak zwaną. Na rozgrzewkę, no to rozgrzewka. Tak naprawdę. Na rozgrzewkę kalisteniczną. Tak, jakby są to różne formy tak naprawdę. Mam już przez tyle lat, prowadząc tyle lat zajęcia, czy treningi personalne, czy samemu uczęszczając również na zajęcia, to już człowiek ma taką potężną bazę różnych ćwiczeń, które może sobie śmiało wykorzystać. Więc rozgrzewka rozgrzewką, ona tak naprawdę jest ogólnorozwojowa. Przechodzimy później tak naprawdę do... Przykład, stanie na rękach, już wspomniałaś. No i tak naprawdę zaczynamy od takich bazowych podporów, tak jak do pompki. Możemy wykonać z nogami na skrzyni, przy drabinkach, potem przy ścianie, brzuchem, plecami. Następnie z asekuracją drugiej osoby, z asekuracją, my to nazywamy kijek, ale można też wykorzystać sztangę, żeby trochę już przełamywać tą barierę, jeżeli już jakiś tam poziom osiągamy i jesteśmy w stanie mentalnie właśnie podejść do tego, że dobra, spróbuję sam. Nie z kimś, tylko sam. Koniec końców kończymy na tym, że robimy stanie na rękach bez jakiejkolwiek asekuracji. Tylko że staramy się po prostu sami utrzymać. Wiadomo, wcześniej też uczymy osoby to, w jaki sposób mogą się ratować, jeżeli stracą pozycję, w jaki sposób można po prostu zminimalizować to ryzyko, że coś się stanie, ale to też jest jakby wszystko etapami. Czy to jest przewrót, przód, czy to jest przy ścianie, zejście na przykład do boku, ale kwestia jakby... Wracając, to kwestia tych bazowych ćwiczeń, żeby móc się wzmocnić tak stopniowo, aby móc bezpiecznie sobie tam wykonywać kolejne te progresje, na przykład w stanie na rękach. Słuchając tego, co mówisz, mam takie nieodparte wrażenie, że trenerzy kalisteniki trochę odczarowują złe doświadczenia niektórych osób z wychowania fizycznego, które było proponowane uczniom w szkole, bo na przykład takie stanie na rękach nie zawsze w odpowiedniej formie przedstawione po prostu było, a wy dbacie o to, żeby ktoś sobie nie zrobił krzywdy, żeby miał z tego tak zwany fun, po prostu zabawę. Trening ma być zabawą i wielokrotnie to powtarzamy, że trening musi być zabawą, bo jak nie będzie tego fanu, to nie będzie tej zajawki takiej, że idę na trening i chcę mi się iść na trening. Więc w szkole to każdy ma takie, to tak, to macie piłkę i grajcie. Stanie na rękach to jakby też osoby, które prowadzą te WF-y, one trenowały kiedyś, tam 20-30 lat temu, miały coś na WF-ie, inne techniki, a to się wszystko rozwinęło na przestrzeni tylu lat. Też kwestia wykonywania samemu. Jako trener czy jako nauczyciel to też jest bardzo, bardzo ma duże znaczenie ze względu na to, że jeżeli ja nie poczuję się dobrze, to ciężko mi wytłumaczyć drugiej osobie. Ja nie wiem, jak to jest, jeżeli tego nie wykonam. Nie będę uczył, nie umiem jeździć samym motocyklem, to nie będę kogoś uczyć jak jeździć motocyklem. Więc jakby przerobienie wielokrotnie samemu, czy to w kwestii treningów, czy technik różnych, powoduje to, że jesteśmy w stanie bardziej to przekazać, w łatwiejszy sposób przekazać to dla osoby, która dopiero zaczyna. Co zrobić, żeby ćwiczenia kalisteniczne były efektywne? Tutaj chodzi mi o to, że należy na pewno o prawidłową technikę zadbać. Jakie jeszcze aspekty powinny wchodzić w grę? Dbać o fan i o regenerację. Czyli ile razy w tygodniu? Podajemy takie przykłady dla osób, które nie miały styczności z tą formą sportu, a chciałyby zacząć, żeby oczywiście nie za często, żeby się nie zniechęcić przede wszystkim. Myślę, że pomiędzy treningami jeden dzień przerwy by się przydał. Jeżeli bierzemy cały tydzień, poniedziałek, niedziela, to fajnie można to zrobić tak. W poniedziałek jeden trening, dzień przerwy. Środa jeden trening, czwartek dzień przerwy. Czyli tak zwany dzień na tą regenerację, o której wspomniałeś. Dokładnie. I piątek kolejny trening. Czyli trzy treningi w tygodniu myślę w zupełności wystarczą. I wtedy weekendzik możemy to wykorzystać na jakąkolwiek inną aktywność, poza tą taką kalisteniczną. Czy to będzie biegi, spacer, rower, basen, cokolwiek innego. Yoga też jest super, bo tak naprawdę jednak kalistenika wymaga tych zakresów ruchu, tej mobilności, tak zwanej tej gibkości, więc myślę, że fajnie może wpłynąć na rozwój umiejętności. Myślę, że ta regeneracja to jest taki najważniejszy czynnik, bo obserwując osoby, które zaczynają i które się wkręcą, chciałyby codziennie. Czasem trzeba troszkę zaciągnąć ten hamulec ręczny. No tak, żeby nie przesadzić, prawda, nie w tą drugą stronę. Wspomniałam o tych efektach ćwiczeń, ale powiedzmy, jak wymierne te efekty będą? Czyli jeżeli przyjdzie osoba z zamiarem zrzucenia po prostu zbędnej tkanki tłuszczowej, czy to pójdzie w odpowiednim stopniu, czy jednak najpierw jakieś ćwiczenia cardio powinny wchodzić w grę? Czy na przykład odradzasz niektórym osobom ćwiczenia kalisteniczne? Wiadomo, jeżeli ktoś jest
ma nieco więcej tych kilogramów. No to ciężko będzie, żeby przetrwać nawet jakkolwiek taki cały godzinny czy półtora godzinny trening. No bo jednak jest to jakieś... Wytrzymałością po prostu. Jakby osoby czasem się też rzucają troszkę za szybko, ale tak naprawdę jakby kalistenika, jakakolwiek forma ruchowa, czy to będzie kalistenika, czy siłownia, czy cokolwiek innego, wpłynie na to, że ta masa troszkę będzie spadać. Człowiek będzie bardziej sprawniejszy, ale również przede wszystkim to jest dieta. I wielu ludzi szuka trochę dróg na skróty. Aktywność po pierwsze, ale myślę, że dieta to w tym przypadku, co powiedziałeś, to jest najważniejsze. Słowo klucz, tak, no bo jednak nic nam nie da godzinny trening, kiedy po tym treningu skusimy się na spory kawałek sernika na przykład, prawda? Tak, ale bez rodzynek. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. W studiu Radia Yard gościłam Krystiana Zdrojewskiego, który jest trenerem kalisteniki, a także prowadzi własne studio treningowe. I zachęcam naszych słuchaczy, żeby odwiedzili strony Krystiana i nas słuchali, ponieważ był gościem pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Dziękuję bardzo. Gość Radia Yard.